Nie wszystkie tajemnice II wojny światowej zostały do dziś odkryte. Wielu żołnierzy zniknęło bez śladu, a miejsce ich spoczynku nie jest znane. Mała wieś Krzyżówka, niedaleko Lubochni. Tędy pod koniec wojny uciekali niemieccy żołnierze. Świadkowie tamtych wydarzeń już nie żyją. Opowieść o losie grupy żołnierzy, którzy mieli być zabici przez Rosjan, jest jednak przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jaki tu sąsiad jeszcze jak żył, to opowiadał właśnie, że on to po całą wojnę tu był. Tutaj, bo tu było jego gospodarstwo. No i tego, oni siedzieli, pochowali się na górze i oni wszystko tu widzieli. Jak Ruski szli tutaj na Berlin tymi wozami, no to te, oni złapali tych Niemców tu, cikinierów, rozstrzelali z tyłu głowy wszystkich, nie? No i pozostawiali. Mróz był, to te takich krzywych, wszystko zaczął miejscowi, wszystko tu pochowali. Tu miała znajdować się zbiorowa mogiła zamordowanych żołnierzy, których z nazwiska nikt nie znał. Na drzewie ktoś powiesił drewnianą tablicę. Mieszkańcy z okolicy wierzyli, że tu właśnie pochowano zabitych podczas wojny. Stowarzyszenie Pomost z Poznania rozpoczęło odsłaniać ziemię i kryjące się w niej ludzkie szczątki. Byli wapnem przysypani, wiesz? Ekshumacja może potrwać do jutra. Już jednak wiadomo, że w głębokim dole zasypano ciała kilku lub nawet kilkunastu żołnierzy. Do tej pory znaleźliśmy dwie kości udowe, co świadczy, że na pewno jest jeden człowiek. Przy czym w samym grobie, który w tej chwili rozkopujemy, żeby powiększyć ten otwór, po prostu w dalszym ciągu kości się znajdują. Także na pewno jest duża ilość pochowanych ludzi tutaj w tym miejscu. Myślę, że tak jak tutaj świadkowie wskazują, jest możliwe te 12 osób, czy może nawet więcej. W mogile pochowani byli w większości młodzi żołnierze. Ciała przysypano wapnem, a później przykryto ziemią. Wolontariusze ze Stowarzyszenia Pomost z Poznania już od 2003 roku poszukują takich zbiorowych mogił. Zazwyczaj to jest tak, że miejscowa ludność, która pamięta jeszcze te wydarzenia, częstokroć była świadkiem tych poszczególnych przypadków, gdzie ginęli żołnierze niemieccy, zgłasza się do nas, informując o tym, że no, taki grób w okolicy ich zamieszkania się znajduje. Należy pamiętać, że ci żołnierze niemieccy zginęli z ręki Rosjan, był rok 45, Rosjanie nie patyczkowali się, Niemcy zostali zupełnie ograbieni ze wszystkich rzeczy, które mają wartość archeologiczną, łącznie ze sprzączkami, ze wszystkimi elementami metalowymi, także w zasadzie wyciągamy tylko kości, ewentualnie hełmy, mniej wartościowe elementy uzbrojenia. Historia każdego z takich zbiorowych grobów jest inna. Łączą je jednak ludzkie tragedie i dramaty. Albo groby są zaniedbane, jakieś pozostawione, ktoś się tym kiedyś opiekował, albo zdarza się tak, że po prostu w ogóle nikt nie wiedział o tych mogiłach. Chowali to ludzie albo żołnierze radzieccy, którzy przechodzili, albo ludność miejscowa, która była pod przymusem, pod karabinem. Żołnierze radzieccy przystawiali im karabinę do skroni i kazali kopać groby, potem chowali Niemców. Historie są bardzo różne, każda historia jest osobliwa i każda jest pod różnymi względami ciekawa, bo odkrywa się pewne karty historii, które nie są zapisane w podręcznikach. Szczątki znalezione w tym lesie zostaną przewiezione do Poznania. Tam raz w roku odbywa się zbiorowy pogrzeb, w większości niezidentyfikowanych jednak żołnierzy, zamordowanych podczas II wojny światowej.